nasz dom, nasz dom, tu z twoich marzeń ściany. Rzeszów jest wspaniałym, pięknym miastem, ale brakuje mu zielonych płuc. Chciałbym doprowadzić tego, aby zalew nad Wisłokiem był czysty i przystępny każdemu, kto zechce nad nim wypocząć, aby była tam infrastruktura, pływało więcej kajaków, żaglówek, żeby rzeszowianie mieli gdzie wypoczywać, żeby mieli gdzie jeździć na rowerach, pływać po zalewie. Chciałbym również doprowadzić do tego, aby przeciętny rzeszowianin był bliżej kultury, aby instytucje kulturalne wychodziły naprzeciw oczekiwaniom rzeszowian, aby było więcej imprez plenerowych organizowanych przez nasze dwa teatry, przez galerie sztuki, przez domy kultury, biblioteki, również przez ośrodki akademickie, Uniwersytet Rzeszowski, uczelnie prywatne, a także Politechnikę Rzeszowską. Myślę, że takie zbliżenie jest ogromnie ważne, bo co dostrzegam, że rzeszowianie nie są zbyt blisko siebie, że wielu z nas na weekendy nadal wyjeżdża do swoich środowisk poza Rzeszów. A chodzi o to, żebyśmy byli razem, żebyśmy byli jedną wspólną rodziną.